tam będziemy zwiedzać też pogodzownię, mamy zorganizowaną, więc tam sobie chwycimy pierwszy obiad. Panie dzisiaj na wagarach? No można by też tak to było powiedzieć, ale tak na całkiem serio to dzisiaj mamy przedsięwzięcie zorganizowane też w związku z pierwszym dniem wiosny. Jest to uczniowski rajd rowerowy ścieżkami powiatu rawickiego. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przypominanie młodym uczestnikom, na czym polegają te zasady, bo zaczyna się sezon rowerowy. W przedsięwzięciu bierze udział zespół szkół zawodowych, to jest przy współpracy z zespołem szkół oraz ze starostwem powiatowym. Pieszo-rowerowe, to też jest zawarte w przepisach. Czy starosta również na wagarach? No może nie jest to dobry czas na wagary, ale jeżeli chodzi o młodzież, taką żeśmy inicjatywę podjęli, że chcemy też w ramach oczywiście dzisiejszego dnia wiosny taki rajd, można powiedzieć, edukacyjny przeprowadzić. Z oczywistych względów jedziemy ścieżką rowerową do Osieka, jest to nowa infrastruktura rowerowa, też chcemy oswajać właśnie młodzież z tą powstającą infrastrukturą. Zakończenie będzie we wiacie w Osieku, czyli też w miejscu bezpiecznym, w którym można biwakować. To myślę, z tych najważniejszych. Będziemy wspólnie promować naszą trzecią edycję Leszczyńskiej Akademii Bezpieczeństwa, która jest dedykowana właśnie dla niechronionych uczestników ruchu drogowego, dla rowerzystów. Dla wszystkich uczestników tego rajdu przygotowaliśmy apteczki rowerowe, natomiast dla wszystkich tych, którzy będą uczestniczyć w różnego rodzaju konkursach, mamy specjalne apteczki rowerowe. To już są apteczki, powiedzmy sobie, z wyższej półki, bardziej profesjonalne.